Oj, widzowie, jest tak ciepło, jest naprawdę tak ciepło, że to się w głowie nie mieści. Ja jestem cały zlany, naprawdę, ja tutaj muszę sobie zamontować klimatyzację, bo to po prostu się tak nie da, to się po prostu, widzowie, tak nie da, żebym ja mógł tutaj funkcjonować w tym pokoju, w momencie, kiedy mamy w ogóle w Polsce jakieś afrykańskie warunki do życia. Tu jest po prostu zbyt gorąco, widzowie, nie da się tu żyć. W każdym razie witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcieczku na Palionowie, jak widzicie. No takie średnie to Palionowo moje, bo ja jestem uwięziony tu w jakimś tym, kurze, dalej tu patrzcie, to jest dalej to pole siłowe, ja nie potrafię stąd wyjść. Ja tego totalnie nie rozumiem, dlaczego tak się stało, dlaczego tutaj jest, i co tutaj jest tak dokładnie, bo ja tutaj nawet nic nie widzę, to jest jakaś blokada po prostu narzucona na mnie, przez którą nie mogę przejść, to jest nienormalne, no i tam szkielet jakiś znikł sobie właśnie tak nagle, jak na niego popatrzyłem po prostu, więc bardzo fajnie, że tutaj takie rzeczy się dziwne dzieją, że Lucyfer wzywa tych jakichś swoich, kurde, podwładnych gdzieś tam, nie wiem, dziwne tu się dzieją akcje, widzowie, nie. Ej, teraz zauważyłem, że tu są dwa łóżka. Ej, co jest grane? To było jedno łóżko. W ogóle ja to nie zwróciłem uwagi. Wbiłem na serwer po prostu i teraz zacząłem nagrywać i tak... O co chodzi? Dlaczego to są dwa łóżka? Ej, nie, dobra, nie rozumiem tego. Dobra, czekajcie, to... Nie wiem, czy tu będzie gdzieś Lucyfer przyjdzie ze mną porozmawiać, czy coś, może coś... O, dobra, jest jakaś książka. Dobra, dobra, czekajcie, przydajmy. Jak widzisz, pojawiło się drugie łóżko. Pewnie zastanawiasz się, dla kogo. Zagrajmy w grę. Powiedz, jak myślisz, dla kogo jest to łóżko. Jeśli zgadniesz, potwierdzę ci to. Znajdź sposób, gdzie zapytać. Znajdź sposób, gdzie zapytać? Dobra, czekajcie, tutaj coś jest poukrywane, na przykład jakiś... Nie wiem, kurczę, to nic nie ma, nie no, jakaś tabliczka? Czy coś tego typu? Tam na dole jakiś przycisk? Nie mam jak tam dostać. Nawet nie mogę nic rozwalić. Nic nie mogę zrobić, to jest bez sensu w ogóle. Dobra, czyli tutaj... Czekajcie, czy jest tutaj coś, co by mi mogło jakkolwiek pozwolić tutaj, że tak powiem, coś zrobić? Może jakaś tabliczka gdzieś dalej jest z napisem czegoś? Bo to jest tak ciemno. Nie, tam nic nie widzę. Nie widzę dużych tabliczek. Tam gdzieś, tam są creepery i tak dalej. Palionowy left the game. Ciekawe, co tutaj robił. Ej, nie wiem, gdzie jest Palion w ogóle. Czy on jest dalej uwięziony tak jak ja? Nie wiem, możecie mi dać znać w komentarzach. To jest przerażające. Dobra, czekajcie. Jeszcze raz, zobaczmy, co to było. Jak widzisz, pojawiło się drugie łóżko. Pewnie zastanawiasz się, dla kogo. Zagrajmy w grę. Powiedz, jak myślisz, dla kogo jest to łóżko? Jeśli zgadniesz, potwierdzę ci to. Znajdź sposób, gdzie zapytać. Ale gdzie jest... Jaki sposób? Kurde, ej, nie rozumiem tego. O co mu chodzi? Dlaczego ja mam jakiś sposób... Jaki ja mam znaleźć sposób tu w tym miejscu? Nie rozumiem tego. Żadnych podpowiedzi, nic. Tutaj w ogóle pisaliście mi w komentarzach, to jest bardzo ciekawe, spekulacje, że Lucyfer przybrał postać nietoperza i że to jest Lucyfer. Jestem ciekaw, czy to jest prawda, ej, bo to by było mega przerażające, jakby się tak okazało, że tak jest. Dobra, ej, o co chodzi? Gdzie mam tak zapytać? A, czekajcie, tu jest 100 stron. O kurde. Puste. Dobra, na bank coś będzie na ostatniej stronie, na 100%. Na 100%. Klikam, idę na sam koniec. 100 stron jest. Jestem ciekaw, czy to jest max w ogóle, czy może być 101 stron na przykład. Czy po prostu taka jest wybrana setna strona. Nie wiem, dobra, lecimy na sam koniec. Nic tu nie ma, jestem pewien, że na ostatniej coś jest. Uwaga. 99 i uwaga, uwaga, uwaga. Wiedziałem. Dobra, mamy go spytać na Instagramie. Nie, ja nie chcę z nim pisać na tym Instagramie, widzowie, on tam wrzuca jakieś dziwne posty w ogóle o mnie. Dobra, da się na stronę, nie da się na następnej stronie, czyli setna jest ostatnia. Dobra, IG podał mi znowu, czyli trzeba na Instagrama mu napisać. Kurde, ja nie chcę, ja tak nie chcę z nim pisać, widzowie, to jest jakaś tragedia. Dobra, jesteśmy na Instagramie Lucyfera w tym momencie, więc tak, klikamy wyślij wiadomość. To się nie dzieje naprawdę, ja cię sunę. Dobra, mamy ten czat z nim. Nic z nim jeszcze nie pisałem totalnie i szczerze przyznam, że miałem zamiar tego nigdy nie robić, ale okazuje się, że jednak będziemy pisać. Dobra, on mi napisał w tej książce, że mam zgadnąć, dla kogo jest to łóżko. Siema. Albo nie. Odzywam się tu, bo zostawiłeś mi jakąś książkę w Minecraft. Nie wiem, o co ci chodzi i w co ty chcesz grać, więc po prostu spytam, czy to łóżko jest dla Milki. Tak spytam, bo
bo nie wiem, już wydaje mi się, że Milki najbardziej prawdopodobne, że mógłby chcieć uwięzić, w sensie, że mi to by chciał powiedzieć, więc po prostu postanowiłem, że spytam od razu o Milki, żeby już wiecie, żeby już sobie oszczędzić czasu. Ora, pytamy, zobaczymy, czy on na to odpowie w ogóle. Kurde, szczerze wam przyznam, że nie wiem, ile będę czekać w ogóle na to, że on mi odpowie, to jest też ciekawe. O, jest! Dostałem powiadomienie na telefon, aż nawet, że do mnie napisał Lucyfer. O kurde, dobra, jest, widzowie. Czekaliśmy trochę, ale odpisał. Dobra, co jest napisane? Nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz? Zgadłeś? Już niedługo wspólnie sobie posiedzicie. O nie, dlaczego on... Zgadłem, widzowie, zgadłem. Czułem po prostu, że tu chodzi o Milki. Czułem to po prostu. Dobra, napiszmy mu w takim razie... nie rozumiem, po co chcesz to robić. Daj nam spokój. Nic i tak nam nie zrobisz. Nie wiem, czy to jest dobre do pisania. Ja już mam dość tego. Widzowie też. Więc proszę, zostaw nas. Dobra, wysyłam mu taką wiadomość. Wyświetlił od razu, o kurde. No dobra, no to w takim razie zobaczymy, co sobie odpisze, czekam. Dobra, napisał wiadomość. O nie, zbyt dobrze się bawię przy was, dlatego nie proś, bym odszedł, bo to się nie stanie. Ja nie rozumiem, dlaczego on chce tu jakieś z nami dziwne rzeczy robić i dlaczego go tak bardzo to rajcuje, że on nam tutaj jakoś bruździ i takie rzeczy robi. To jest dla mnie mocno podejrzane, bo to jest według mnie to jest taka postać, która po prostu... on czerpie satysfakcję z tego, że wiecie, że my mu dajemy atencję, tylko my nie jesteśmy w stanie mu nie dawać tej atencji w momencie, kiedy on nas uwięzi czy inne takie rzeczy i nie możemy nic z tym zrobić, wiecie, to jest straszne. I dlatego mega mi się to nie podoba. No dobra, w każdym razie, co by tutaj ogarnąć, co mam mu napisać w takim razie, może... w takim razie, skoro i tak nie odejdziesz, to powiedz, jaki masz plan i co chcesz z nami zrobić. To jest chyba jedyne, co mogę go zapytać i spytać się, czy ma jakiś konkretny plan w tym celu. On ciągle to odczytuje, czyli on czeka na te moje wiadomości, to jest nienormalne. Ale podejrzewam, że on ma po prostu pewien cel, który jakby... Nie wiem, jaki to jest cel, ale po prostu, że coś tym chce osiągnąć, tylko nie chce powiedzieć nam tego też wprost, co chce osiągnąć. No nie wiem, mega dziwna akcja, no to zobaczymy, co odpisze. Chcę, żebyście mieli mnie dość, żebyście prosili o litość i żebyście byli mi posłuszni. O kurde, dobra, to się dzieje naprawdę mega creepy, co on tutaj mówi. Ale na czym ma to polegać? Chcesz władać... Palionowem? Czy co? Dlaczego nie możemy żyć w zgodzie? I dlaczego ponownie sprawiłeś, że... I dlaczego sprawiłeś, że ponownie Yeti stał się zły? Dobra, coś takiego. Dobra, spytamy się... Jak? Ale to jest mega straszne, że on siedzi i że wiecie, że on jest po tej drugiej stronie w tym momencie i on pisze ze mną. To jest mega przerażające. Dobra, zobaczymy. Ale nie wiem, mega mi się to nie podoba w ogóle, że wiecie, że on jakby... Że tak naprawdę on nie ma jakiegoś większego, głębszego sensu w tym, że jest i tak dalej. Nie chce nic powiedzieć. Wydaje mi się, że on po prostu ukrywa tak naprawdę prawdziwy powód jego pobytu tutaj i tego, że nam przeszkadza. I nie chce nam powiedzieć, o co mu chodzi, co jest mocno takie straszne, przerażające w sumie, bym nawet powiedział. Dobra, jest kolejna wiadomość, widzowie. Trochę trzeba czekać, że on to napisze, czyli troszkę się zastanawia nad tym. Yeti wybrał dobrze. Mądrzy stają po stronie zwycięzcy, głupcy bronią swoich racji. I to jest wszystko, co nam napisał w tym temacie, naprawdę, i to jest jakby, to ma mi wystarczyć totalnie, że w takim razie ja jestem w takim razie głupi, bo po prostu staję po stronie przyjaciół i Palionowa, które jest moim zdaniem nie do pokonania. No, nie wiem, no dziwne. Wydaje mi się, że pomyliłeś sobie drużyny, bo... A, inaczej mu to napiszę, wiem, jak mu to napiszę. W takim razie Yeti jest głupcem.
W takim razie Yeti jest głupce, to trzeba było napisać. Oj, tak, tak. Wydaje mi się, że to jest dobry punch. Dobry to jest punch, wydaje mi się, że... że tak powiem, ugodzi go w serce, ugodzi go w serce i zrobi... O, to się okaże. No, to prawda, że się okaże, ale... ja jestem tego pewien. Nie masz czego tu szukać. I tak cię pokonamy. Więc dla twojego dobra radzę ci odejść. Dobra, to jest jedyne, co wiecie, co mu mogę napisać. Ta moja rozmowa, za każda moja rozmowa z nim wygląda w taki sposób, że wiecie, że on jest bardzo stabilny przy tym, co on sądzi i on nie jest jakby, wiecie, nie da się go przestraszyć. Tym bardziej, że szczerze przyznam, że to ja jestem dalej obsrany gadając z nim, niż chyba on ze mną, bo wiecie, bo jak ja coś powiem, to to jest takie... No wiecie, no kurde, no nie mam takiego, on jest jednak, sam jego głos sprawia, że ja mam ciary, nie? Więc ja nie mam takiej siły przebicia, jakby to powiedzieć, no on niestety kurde ma. O, napisał, jesteś zabawny, myślisz, że przestraszysz mnie takim gadaniem? Od zawsze miałem was za zera życiowe i nic się w tym temacie nie zmieniło. Zapomnijcie o świecie, jaki znaliście, bo nadchodzą zmiany, które na zawsze pozostaną w waszych głowach. O kurde. Ej, nie, no to jest właśnie to, że ja jestem przerażony tym, co on pisze, wiecie, on jest tak pewny tych swoich, tego wszystkiego, co on pisze, po prostu jest pewien swoich racji, że nieważne, co ja mu napiszę, to czuję się po prostu zagrożony, nie? Nie wiem totalnie, o co tu chodzi i moim zdaniem jesteśmy w mega ciężkiej sytuacji po prostu. Dobra, widzowie, ja już nie kontynuuję rozmowy z Lucyferem, ja już po prostu na to nie mam sił, więc widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Ja muszę iść do fryzjera, bo już mam włosy znowu długie. Nie wiem, jestem po prostu załamany tym i już mam dość siedzenia w tym więzieniu. Ja muszę zadzwonić do Milki w końcu i poprosić ją, żeby mnie uratowała, skoro i tak ma, jakby, skoro i tak Lucyfer chce ją porwać, to lepiej niech, muszę ją też poinformować o tym i najlepiej, żeby ona po prostu przyszła, uratowała mnie, zanim Lucyfer przyjdzie do niej. To jest jedyny plan, który mi przychodzi teraz do głowy. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro. Pozdro, elo!